Cześć Boże, mam na imię Piotr, to jest moja żona Weronika. Jesteśmy 12 lat po ślubie, mamy 5 dzieci, 4 synów i córkę. Chcielibyśmy się z Wami podzielić takim doświadczeniem naszej rodziny, takim świadectwem naszej rodziny. Na początku może trochę powiem o sobie, mam nadzieję, że nie za długo. Ja wychodzę się z rodziny katolickiej, z rodziny wierzącej, gdzie normalnie w niedzielę do kościoła chodziłem. Miałem bardzo pogodne dzieciństwo, gdzie rodzice też bardzo dbali o mnie, ale w momencie gdzieś dojrzewania, przyszedł taki czas mojego wielkiego buntu. Zacząłem szukać swojej własnej drogi i wyprowadziłem się z domu. Zamieszkałem z pewną dziewczyną, gdzie też bardzo, widzę, ją też raniłem, bo nie miałem sobie męstwa. Próbowałem po swojemu wszystko, ale nie wychodziło i popadłem w wielką też depresję, gdzie nie dawałem rady ze sobą, nie dawałem sobie rady i myślałem też o myślach samobójczych. I pewnego razu, kiedy przechodziłem obok kościoła w Andrychowie, zobaczyłem taki plakat, który zapraszał na takie katechezę, na takie rekolekcje. Jakoś poczułem, że muszę tam być. I tak, można powiedzieć, zaczęła się pewna droga w moim życiu, gdzie, można by powiedzieć, pierwszy raz w życiu poczułem miłość Pana Boga. Naprawdę, że On, ja wiem, że On cały czas jest, że zawsze ze mną jest. Ale wtedy, gdzie potrzebowałem tej miłości, On dał się naprawdę odczuć. To było wielkie, wielkie dla mnie wydarzenie. Pan Bóg powolutku, delikatnie, naprawdę bardzo delikatnie też pomagał mi odkrywać siebie, jaki jestem naprawdę, że jestem grzesznikiem, ale On mnie kocha, bardzo mnie kocha. Na tych katechezach też poznałem moją żonę. Ja pochodzę też z rodziny katolickiej, wierzącej, ale jako młoda dziewczyna bardzo poszukiwałam miłości, uwagi w relacjach z chłopakami i widziałam, że naprawdę nie daje mi szczęścia, że jestem często zniszczona, niezadowolona. I dopiero kiedy zbliżyłam się do kościoła, kiedy wyszłam za mąż i kiedy mogliśmy z mężem słuchać tego Słowa Bożego co 4 dni, zobaczyłam, że to kościół ma dla mnie naprawdę świetną ofertę, świetną propozycję dla mnie jako kobiety, czyli macierzyństwo i wielodzietność, że naprawdę mogę się w tym temacie realizować jako kobieta, mogę czuć się zadowolona, usatysfakcjonowana. I wiadomo, że to też się wiąże z dużym trudem. Mamy 5 dzieci, często jestem zmęczona, nieraz stracę cierpliwość, nieraz bym chciała, żeby po prostu na chwilę mi dali wszyscy święty spokój i żebym miała chociaż chwilę ciszy dla siebie. Ale wtedy przychodzi Kościół ze swoim Słowem Bożym i daje odpowiedź właśnie na tą moją jakby trudną sytuację. Posłuchając tego Słowa Bożego, otwieramy się na nowe życie. I też ja słyszę głos Jezusa Chrystusa, który mówi właśnie do mnie, że kocham Ciebie taką, jaką jestem. I ja teraz, mając to doświadczenie tej miłości Boga i Jego przebaczenia, mogę przebaczyć swojemu mężowi, mogę prosić Go o przebaczenie, mogę prosić o przebaczenie też swoje dzieci. Znaczy, ja bym chciał też taki jeszcze mały fragment powiedzieć z naszego życia, bo mając 5 dzieci, to jest wielkie błogosławieństwo naprawdę, że Pan Bóg daje nam 4 chłopaków i córkę, ale też za tym idą pewne też ciężary. Znaczy, 2 dzieci naszych ma chorobę przewlekłą, ale jeden parę lat temu tak bardzo mocno zachorował, gdzie nie widzieliśmy żadnego ratunku. Szukaliśmy pomocy u lekarzy, też i modlitwa. Nie dawałem sobie rady. Nie dawałem sobie rady i to było wiele razy przeklinałem. Dlaczego, Panie Boże, dajesz mi tak trudne doświadczenie, kiedy On bardzo cierpi. On po nocach nie spał. On spał, leżał na mnie. Ja musiałem masować i drapać go, bo tak go wszystko swędziało i bolało. Mówię, Panie Boże, dlaczego mi to dajesz? I powiem szczerze, że Pan Bóg nigdy nie zostawia. Mam to doświadczenie, że Pan Bóg nie zostawia w momencie trudnym. I w momencie, kiedy przyszło 5 dziecko, kiedy przyszedł, Bartek się urodził,
Nie wiem jakim trafem, bo zawsze szukaliśmy też lekarzy, jakiejś pomocy i nigdzie nie było wyjścia. I jak się to piąte dziecko urodziło, to ta choroba, można powiedzieć, odeszła. Znalazł się lekarz, który tak go poprowadził, że praktycznie z dnia na dzień nasz Teoś wyzdrowiał. I naprawdę to jest wielkie błogosławieństwo. To jest, dla mnie to jest wielkie świadectwo, że Pan Bóg nie zostawia nigdy w największym cierpieniu. W nawiązaniu do rodziny i tych talentów, to ja bym się chciał trochę podzielić, nawet pochwalić moją rodziną, bo faktycznie w tej rodzinie wielodzietnej te dzieci, one chyba automatycznie albo same próbują szukać tych talentów, tych swoich dziedzin, w których chcą być dobrzy, docenieni, tak, zauważeni. Ponieważ to oni trochę między sobą też rywalizują i jest tak, że jeden z naszych chłopaków gra na perkusji. A na skrzypcach. Tak. Samuel gra na pianinie. Teoś teraz też najmłodszy próbuje na pianinie i widzę, że to jest ten miejsce naprawdę w tych rodzinach wielodzietnych, gdzie naprawdę dzieci mogą szukać tych talentów między sobą, gdzie się wspierają też, podtrzymują się i to jest naprawdę wielka kopalnia talentów. Rodzina wielodzietna jest tą kopalnią wielu, wielu talentów. I też widzimy, że ta rodzina nasza jest takim talentem, który Pan Bóg nam daje, żebyśmy go nie zakopywali, ale żebyśmy go mogli rozwijać. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.